Witaj, Warszawo. Chciałabym dzisiaj zadać wam takie pytanie. Kim dla ciebie jest Jezus? Zapewne niewielu z was traktuje Jezusa jako coś oczywistego. Zapewne niewielu was traktuje Jezusa jako stuprocentową prawdę. Chcę ci powiedzieć, że On istnieje, że On jest żywy, że jest prawdziwy, że nie jest jakąś martwą figurą, która nic nie może, że nie jest jakimś wyemigrowanym postacią. On jest realny i można go doświadczyć. Jezus Chrystus przyszedł tutaj, na tą ziemię, aby umrzeć za twoje bezbożne życie. Dał się zakatować za to, że ty żyłeś po swojemu. To był prawdziwy akt miłości. Czy ty o tym wiesz? To była wielka miłość. Chcę ci powiedzieć, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. To On poniósł cały ciężar twoich win, całą twoją karę, po to byś ty nie musiał cierpieć, po to byś ty nie musiał płacić swojego długu. To była wymiana krzyżowa. Wiecie, dzisiaj krzyż nosi się na szyi, ale zadałeś sobie pytanie, co ten krzyż znaczy? Na krzyżu Golgoty rozegrała się prawdziwa egzekucja Jezusa Chrystusa. Jego ciało było zmasakrowane. Ono było nie do poznania. Jego ciało było kawałkiem mięsa. Wiesz o tym? On wisiał tam zupełnie nagi. Nie miał żadnej szmaty. Zrobił to z miłości do ciebie. Co dzisiaj zrobisz z tym poselstwem, co do ciebie mówię? Nie ignoruj tego. Bo jeśli to zignorujesz, to sam skazujesz się na piekło. Bóg jest sprawiedliwością. I tak naprawdę na sądzie Bożym okaże się, na co zasłużyłeś. Jeżeli dziś odrzucisz to poselstwo, to tak samo jakbyś mnie odrzucał, bo we mnie jest prawdziwy Bóg, we mnie jest Duch Święty. Nie odrzucaj tego, bo to są słowa życia, które mogą cię uratować po śmierci. Dziś jesteś, ale jutro może cię nie być. Wiesz, nie wystarczy sobie zaplanować życia do momentu śmierci. Trzeba zadać sobie pytanie, co dalej? Dalej jest wieczne życie, ale życie z Bogiem i życie w oddzieleniu od Boga. Ty tutaj na tej ziemi możesz zdecydować, gdzie będziesz po śmierci, jeśli wybierzesz Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, to będziesz w niebie. Dziś możesz zdecydować, ale musisz pierwsze spokutować ze swojego bezbożnego życia, że na tronie twojego życia siedzi ego. I to jest największy grzech ludzkości, że na tronie stawia swoje ja. I za to odpowiesz przed Bogiem. Dziś głoszę ci to, żebyś sobie zapamiętał, że to są prawdziwe słowa, które mogą cię wyzwolić od piekła. Ja 8 lat temu osobiście spotkałam Jezusa. Byłam człowiekiem bardzo lękliwym, nieśmiałym. Byłam poraniona przez życie. Wiecie, bo żyłam z człowiekiem, z którym mi się nie układało. Ale tak naprawdę to ja czułam się taka poszkodowana. Żyłam w tym systemie religijnym, robiłam wszystkie dobre uczynki, chodziłam do kościoła, spowiadałam się. Wiecie, ciągle te same grzechy. I one ciągle wracały. Nie było żadnej zmiany. Jeżeli ty dziś tak robisz, to wejrzyj głęboko w siebie. Co ci to daje? Jeżeli to nie przynosi ci życia, to jesteś w błędzie. Musisz zapragnąć żywego Boga. Ja siedziałam w tym systemie i to nic mi nie dawało. Czułam pustkę. Byłam zrezygnowana. Byłam poniżana przez mojego faceta. Zaczęłam spożywać alkohol. Tak sobie
Tłumiłam wszystkie moje smutki, ale to nic mi nie dawało. Chodziłam na terapię do współzależnionych, chodziłam do psychologów i nic nie przynosiło życia. Nadal czułam się nieszczęśliwa. I wtedy, kiedy już miałam zupełnie dość w swoim własnym pokoju, zawołałam do Jezusa. Mówię: Jezu, jeśli jesteś prawdziwy, to przyjdź i zmień moje życie. Potrzebuję Ciebie, Jezu, bo ja już nie chcę tak dalej żyć. I wiecie, Święty Boży Duch przyszedł. Jego obecność przeniknęła mnie. Zostałam wypełniona Duchem Świętym. Jego miłość mnie przeszyła. Moje grzechy zostały wszystkie przebaczone. I zostałam przeniesiona z królestwa ciemności do królestwa światłości. I dziś mogę wszystko to, co Jezus. Bo znam swoją tożsamość i wiem, kim jestem. Jestem uratowana. Dzisiaj mam pokój z Bogiem. Jestem z Nim pojednana. I cokolwiek by się ze mną stało, ja wiem, że idę do nieba. Bo znam mojego Jezusa. Dzisiaj jestem szczęśliwa. I moim źródłem szczęścia jest Jezus Chrystus, bo to prawdziwy odkupiciel, prawdziwy zbawiciel. Dzisiaj woła do Ciebie, otwórz drzwi swojego serca. Nie zatracaj swojego serca, otwórz drzwi naprawdę, a zostaniesz wyzwolonym. Bóg jest Bogiem ludzi wolnych. Nie daj się zniewolić przez religię, przez system tego świata. Zawołaj szczerze do Jezusa, zapragnij Jego, a Twoje życie może się odmienić. Duchu Święty, ja teraz modlę się, ja zabezpieczam teraz każde słowo, aby te słowa pracowały w ludziach. Duchu Święty, przenikaj ich ciała, dusze i umysły, żeby oni nie mogli spać i żeby oni nie mogli jeść. Ja przyklinam teraz wszelkie siły demoniczne, które siedzą na umysłach ludzi. Ja mówię: otwarte serca, otwarte uszy i otwarte oczy. Jeśli jesteś osobą, która cierpi na depresję, przyjdź do mnie, położę na ciebie swoje ręce i zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli zmagasz się z jakimikolwiek nałogami, przyjdź, nałożę moje ręce, zostaniesz uzdrowiony. Muszę ci powiedzieć, że choroba jest nielegalnie na tej ziemi. To jest diabelstwo. Nie musisz się na to godzić. Jeżeli na coś chorujesz, przyjdź, położę na ciebie moje ręce i zostaniesz uzdrowiony. Przyjdź, wypróbuj moją wiarę, a nigdy się nie zawiedziesz. Amen. Amen.